Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie, aby wam cydr, tęcza i wiadro brokatu. Rozpoczynamy nasz rytuał lity, który to rytuał ma nam zapewnić zdrowie i również jeżeli chodzi o wodę, która ma być wodą uzdrawiającą, którą można wykorzystywać na wszelkie bolączki i wszelkie niedogodności. Także mam nadzieję, że macie już wodę przygotowaną. Będzie to prostsza forma rytuału, bez użycia ziół, soli, tak by po prostu naenergetyzować wodę w ten czas, kiedy ta woda, tutaj cały egregor tego litowego święta ma nam dać zdrowia, urody i wszelkich możliwości. Także tutaj będziemy się tym dzisiaj stanowczo zajmowali. Najpierw oczywiście otworzymy krąg, wezmiemy żywioły. Mam nadzieję, że macie przygotowane świece, macie przygotowaną wodę. Ja sobie pozwolicie świeczkę jedną jeszcze przygotuję, jak znajdę, gdzie mam otwarte. O, dobrze. Także będziemy tutaj czynić, działać i magikować. Oczywiście prosiłabym o skupienie, wzmocnienie, dlatego że energetyzowanie wody może nie jest trudną sprawą, ale skupienia jednak wymaga i zapraszam do uczestniczenia. Kreślę granice kręgu żywiołów. Ich moce staną z nami pospołu. Kreślę krąg pierwszy. Wzywam ich imiona. Ognia, wody, powietrza i ziemi. Z nimi nasza magia będzie dziś spełniona. Kreślę krąg drugi dla ochronnych mocy. W dzisiejszym czynieniu dostąpię ich pomocy. Kreślę krąg trzeci jak twierdzę bezpieczną. Spokój i ochrona jest nam dziś konieczną. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w wietrze, wzywam go poprzez czas i przestrzeń. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ogni płomieniach, wzywam go poprzez kominki i ogniska, poprzez doliny cienia. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec zamieszkuje wody, wzywam go poprzez rzeki i morza, poprzez jeziora mocy i urody. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ziemi, wzywam go poprzez macierz, pola, lasy, łąki i stosy kamieni. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy.
Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu, czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Zapalmy teraz nasze świece. Poprzez energię ziemi, powietrza, ognia i wody, poprzez moce sił wysokich, zapalamy te świece, przyciągając swoje zdrowie i swój zdrowia dobrobyt. W tak licznym zgromadzeniu, w tym świątecznym czasie, w tej świątecznej przestrzeni, tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy, siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic nic złego się nie stanie. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęków i cieni. Otacza nas jasne, połyskliwe światło. W tej przestrzeni magia wszystko czyni gładko. Skupmy się na płomieniu naszej świecy. Mamy letnie przesilenie, mamy moc energii słońca, która jest w tym czasie najsilniejsza. Przyzwijmy ją do siebie po to, by rozjaśniła nasze mroki, po to, by oczyściła nasze ścieżki. Weźmy swoją świecę w swoje obydwie dłonie. W tych dłoniach wielka moc płynie, a magia w świecy płonie. Powtarzajcie wraz ze mną bezpieczne słowa mocy. Z pomocą czterech żywiołów zło nas już nie zaskoczy. Dzisiaj, w dniu letniego przesilenia, słońce jest pełne energii i mocy. Wzywamy tę energię w nasz biegun cienia, by dostąpić słonecznej miłości i pomocy. Wyobraźmy sobie teraz, jak z naszej świecy i z połączonych świec w naszym ogromnym kręgu wyrasta jeden wielki płomień i cały nasz krąg ładuje się energią ognia, energią słońca i energią przestrzeni. Wdychamy tę siłę i moc, tak by w momentach, kiedy już dni staną się coraz krótsze, byśmy mogli w tym czasie cieszyć się pięknymi plonami, cudownymi doświadczeniami, radością, dobrymi ludźmi. By ogień, który teraz zasiejemy w naszym sercu, mimo tego, że nadejdzie ciemniejsza pora roku, przez cały rok, aż do następnego letniego przesilenia, nie zgasł, a żył w nas i drgał w kosmicznym rytmie wszechświata.
Możemy odstawić nasze świece. Weźmy w dłonie wodę. Powtórzcie za mną po trzykroć. Ta woda jest święta i czysta. Ta woda jest święta i czysta. Ta woda jest święta i czysta. Wyobraźcie sobie, jak przepływa przez was cudowna kosmiczna energia, która kumuluje się w waszym sercu, idzie do waszych dłoni, które są generatorem mocy. W tych dłoniach wielka moc płynie, a magia w naszych sercach płonie. Ładujemy w tym momencie naszą wodę pozytywną energią uzdrowienia. Pamiętajcie, że ta woda może wam służyć przez cały rok. Jeżeli do tej wody dolejecie kolejną wodę, nawet jeżeli tej litowej zostanie tylko odrobina, przez cały rok krążąca energia, którą wyzwalamy tutaj, w tym naszym ogromnym kręgu, będzie ładowała wodę dla zdrowia, urody, szczęścia i powodzenia. Powtórzmy raz jeszcze. Ta woda jest święta i czysta. Ta woda jest święta i czysta. Ta woda jest święta i czysta. Czujemy się cali wypełnieni piękną energią przestrzeni, energią ognia słońca, energią matki ziemi. To wszystko, co najlepsze, zaklinamy w tej wodzie, by uzyskać przez nią zdrowie, szczęście i urodę. Naszą wolą i naszą mocą zaklinamy te wszystkie potęgi czyste, by nasze ciało, nasze dusze stały się czyste, jasne i przejrzyste. Powtórzmy jeszcze raz po trzykroć. Ta woda jest święta i czysta. Ta woda jest święta i czysta. Ta woda jest święta i czysta. Ta woda jest święta i błogosławiona. I my także. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję. Za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję. Za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję. Za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzykroć bezpieczny. Dziękuję wam, moi kochani, po trzykroć wam dziękuję. Na spełnienie naszych życzeń, naszą energię kieruję.
Pamiętajcie, że ta woda, w ogóle magiczne przedmioty, tak jak sole, wody, mają właściwości nadawania energii kolejnym cząstkom, nie słabnąc przy tym energetycznie. Tak jak przenosimy ogień ze świecy na świecę, tak samo możemy przenosić energię z wody na wodę. Tutaj przy sabacie Lita oczywiście przez rok czasu do następnego sabatu, gdzie znów możemy zakląć tak dla siebie wodę zdrowotności. Także mam nadzieję, że podzielicie się z tą wodą ze swoimi bliskimi, że będziecie z niej korzystać i że będzie nam się wszystkim dobrze działo. Buziaki dla Was i do zobaczenia w kolejnych programach.